Zabawa zabawa to już czwarty film w reżyserskiej karierze Kingi Dębskiej. My obejrzeliśmy ten film jeszcze na festiwalu w Gdyni i troszeczkę się ciągnęła za nami ta recenzja teraz, bo postanowiliśmy go oczywiście klasycznie odświeżyć, zanim będziemy mogli wam powiedzieć coś na temat najnowszej produkcji. Zabawa zabawa to jeden z tych filmów, w których obserwujemy trzy odrębne historie trzech różnych bohaterek. I one właściwie w ciągu filmu nie za bardzo się ze sobą spinają, poza jakimiś tam pojedynczymi, powiedzmy, wzmiankami w radio, czy... Takie mrugnięcia okiem, tak, że to jest ten świat i że one gdzieś tam się mijają, powiedzmy. Ale raczej te bohaterki nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego poza problemem, który je łączy. A tym problemem jest oczywiście alkoholizm. I tutaj trzeba wspomnieć, że temat alkoholu w polskim kinie poruszany był już niejednokrotnie, ale nigdy chyba nie dotyczył na taką skalę przynajmniej właśnie kobiet. Z pominięciem problemu u facetów. Bo faceci na ekranie polskiego kina to już chlali po prostu już na umór. Smażol jest od tego specjalistą. To na swój sposób wyróżnia ten film, ponieważ on stawia akcent na konkretny problem, że ten problem nie dotyczy tylko facetów, ale także kobiet i to w dodatku niezależnie od ich statusu społecznego oraz tego, co robią w życiu. Bo najważniejszą rzeczą w tym filmie jest to, że on pokazuje nam bohaterki, które w ogóle nie chcą przyznać się do tego, że mają problem jakikolwiek z tym alkoholem, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z lekarką zasłużoną, która od lat pije wódkę, czy z panią prokurator, która się posiłkuje szampanem, powiedzmy, czy z młodą dziewczyną, stażystką, która popija sobie wino i choć jej ojciec na przykład miał problem alkoholowy, to ona uważa, że pijąc wino nie ma tego problemu, mimo iż robi to codziennie i wpada w pewnym momencie w to uzależnienie. We wspomnianych rolach oczywiście fantastyczna, fenomenalna Dorota Kolak, Agata Kulesza oraz Maria Dębska, o której wspominaliśmy wam przy okazji nieszczęsnej recenzji Pech to nie grzech. Tutaj pokazuje pazurki. No właśnie, dla mnie najlepszym elementem tego filmu jest zdecydowanie aktorstwo, bo te trzy aktorki robią całą robotę tutaj. Wszędzie tam, gdzie widać jakieś, powiedzmy, niedostatki scenariusza, czy nie do końca dobry pomysł na to, jak pewne rzeczy przekazać widzowi, one biorą sprawy w swoje ręce i wszystko, mimo wszystko działa. Tak. Ja byłem w absolutnej hipnozie obserwując Kolak. Byłem w absolutnej hipnozie z jednoczesnym takim zacieszem na ustach obserwując Kuleszę, która tak bardzo ironicznie traktowała swoją postać. Mnie chwilami za serce bardzo mocno łapała Dębska, bo to jest też bardzo odważna rola. To jest na pewno film ciężki i wszyscy ci, którzy poszli na ten film albo wybierają się na ten film widząc wyłącznie zwiastun tej produkcji, mogą się srogo rozczarować, ponieważ on był tak zmontowany, wiesz, Brodka sobie leci trochę w tle, komediowo, więc może sprawiać mylne wrażenie, a ten film jest ciężki, podejmuje trudny temat i z tego kielicha nam nie pozwala tak naprawdę wyjść aż do końca seansu. Tylko ja mam z nim jeden konkretny problem, mianowicie odniosłem takie wrażenie, że ja to już wszystko wiem, w jakimś sensie, że on próbuje wyważyć trochę otwarte drzwi. Właśnie, to jest jeden z takich problemów z tym filmem, że ludzie, którzy wiedzą, że tak jest, nie znajdą w tym filmie nic nowego. Może potwierdzać wyłącznie ich obserwacje. A ludzie, którzy nie wiedzą, że tak jest, nie wiem, czy dostaną od tego filmu to, czego oczekują. Bo tutaj jest relatywnie mało samej wiwisekcji tego problemu, tylko widać to, jak to działa na bohaterki. Tak, mierzymy się tutaj przede wszystkim z efektem, a niekoniecznie analizujemy przyczyny problemu. Bo przyczyny i motywacje do jednak sięgnięcia po ten kieliszek tutaj w przypadku każdej z tych bohaterek dosłownie są rzucane w jednym zdaniu. Niektórzy mogą tego nie wyłapać w kontekście wszystkich rzeczy, które się dzieją, bo też narracja jest mimo wszystko bardzo skokowa i pokazuje jakieś tam wybrane fragmenty kolejne, które nawet nie do końca się łączą ze sobą chwilami. Początki tych wątków są bardzo mocne i one obiecują trochę więcej niż później dostajemy. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie, szczególnie jeżeli chodzi o wątek najmłodszej z tych bohaterek. Bo niestety od momentu wizyty u terapeutki dla mnie to się rozjeżdża i nagle przestaje być aż tak wiarygodne, jak było na początku. W dalszy ciąg tej historii nie do końca wierzę, że on by się tak rozegrał. Ale wiesz co, ja się z tobą zgadzam, że tam się wkradają, szczególnie właśnie w tej późniejszej części filmu, takie nutki fałszu. Na przykład pojawiają się ze dwa razy takie zdania, że wiesz co, ty może się jednak napij. I ja tam odczułem taką sztuczność. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, w jaki sposób został podany ten konkretny dialog, ale miałem wrażenie, że to było takie bardzo skrótowe i bardzo oczywiste. Tak. Podsumowało całą bohaterkę na raz, a to ma jednak dużo więcej odcieni szarości w sobie niż te, które obserwujemy na ekranie. I ja mam jeszcze jeden ogromny problem z tym filmem, ale to już jest mój osobisty problem, bo ja wiem, po co ten motyw został wprowadzony i żeby właśnie rozbijał ten dramat i żeby wprowadzał trochę takiego innego powiewu, powiedzmy, do tego filmu, ale dla mnie postacie policjantów są w tym filmie od czapy, po prostu jak pięść do nosa. Czyli Sławomir oraz Rafał Rutkowski. Niestety. I rozumiem, że oni wprowadzają ten element humorystyczny i być może niektórym widzom to jest potrzebne, żeby nie wyszli z depresją z tego filmu, ale dla mnie no nijak się to nie trzyma. To znaczy dla mnie ten konkretny wątek, bo oni pojawiają się w każdym kolejnym epizodzie, działał trochę na zasadzie takiego refrenu do tych trzech zwrotek, które mamy właśnie z paniami w głównych rolach, na zasadzie takiego uproszczenia. Nie musimy wprowadzać tutaj nowych bohaterów, mamy dwóch policjantów, którzy mierzą się z tymi problemami też na różne sposoby. Jasne, ja się z tym zgadzam, ale nie sądzę, że musiał być ten motyw potraktowany tak kabaretowo w relacji do całej reszty. Po prostu mi to nie pasuje. Dla mnie ten film stoi przede wszystkim tym, jakie wprawne oko ma Dębska do obserwowania swoich bohaterów, do prowadzenia swoich bohaterów i do tego, jak inscenizuje konkretne sceny. Bo w moim odczuciu ten film jest znakomity w obrębie konkretnych scen, które są poprowadzone absolutnie perfekcyjnie momentami. Mamy tam niesamowity ruch kamery, często mamy do czynienia z mastershotami, świetnym operowaniem tłumem, bohaterami, którzy gdzieś wchodzą w kadr, witają się na przykład z postacią graną przez Dorotę Kolak i to działa absolutnie fantastycznie. Problemem jest natomiast to, jaki wydźwięk mają te poszczególne historie, szczególnie już gdy wyjdzie się z seansu i zacznie się analizować to, co się obejrzało. I też jednak chciałabym, że jak są już wprowadzane postacie jakieś poboczne, to żeby one miały troszeczkę więcej znaczenia niż często mają tutaj. Na przykład mamy postać pani prezes. W mojej interpretacji mogła być osobą, która też spotkała się z problemem alkoholizmu, ale nie jest to w żaden sposób tutaj podkreślone, a mogłoby stanowić świetne porównanie tego, jak traktuje się kobiety alkoholiczki w Polsce, a jak to wygląda na Zachodzie. Jaką dostają pomoc tutaj, jaką dostają tam, jaka jest między tym różnica. I trochę żałuję, że ten motyw nie został tutaj wykorzystany. Tak samo jak żałuję, że postać chłopaka Dębskiej, który pojawia się na samym początku, później nie wraca. Absolutnie, bo on też mógłby mieć dużo do powiedzenia jednak w tej bardzo dramatycznej sytuacji. I ta konfrontacja sama w sobie mogłaby być też bardzo mięsista, a tak naprawdę ten wątek zaczyna się coraz bardziej jakby ciągnąć, coraz bardziej się zaczyna tak rozlatywać w sumie i o ile ostatnia scena, która zamyka film, w moim odczuciu jest świetnie poprowadzona i dobrze napisana, tak faktycznie poprzedzające je sceny jakoś niekoniecznie się tam łączą, ale z drugiej strony ja się trochę nie zgodzę z tym, że osoby partnerujące tutaj nie mają aż tak dużo do powiedzenia, bo mamy też przede wszystkim fantastycznego Dorocińskiego w relacji z Agatą Kuleszą, który także przeżywa ten dramat, mimo iż on sam nie ma problemu alkoholowego, ale wychowuje ich syna i też musi mierzyć się z tymi wszystkimi rzeczami, które spadają na głowę jego żony w tym momencie. Ta postać jest tutaj jak najbardziej dobrze wykorzystana, bo też dobrze podsumowuje to, jak czuje się osoba w związku jakby uzależnionym, tak? I po raz kolejny jakby wniosek taki, że osoba, która pije, nigdy nie przyzna się do tego, że pije, też nie jest niczym odkrywczym tak naprawdę. I kolejny wniosek jest taki, że ta osoba musi sama tak naprawdę chcieć w ogóle zmienić coś w swoim życiu. Nie wiem w ogóle, czy ten film miał być w jakikolwiek sposób odkrywczy, czy on nie miał po prostu prezentować czegoś. To nie jest rozprawka na temat alkoholizmu wśród kobiet. Czy sama prezentacja, bez wchodzenia głębiej w ten problem, jest czymś na tyle wartościowym. Liczba trafnych obserwacji i takich niuansów w kreacjach stawia ten film trochę wyżej w moich oczach, niż mógłby faktycznie być, jeżeli chodzi o sam scenariusz i jego strukturę i to, jaką historię chce opowiedzieć. Bo tutaj chyba z tym scenariuszem jest jednak największy problem, a nie z tym, jak te rzeczy zostają pokazane. Bo i aktorsko, i inscenizacyjnie, jeśli chodzi o pracę kamery, to naprawdę jest tutaj tak, że można siedzieć, oglądać i nikomu nic nie będzie przeszkadzać. Ale może niektórym otworzy oczy. Może niektórzy spojrzą na bliską sobie osobę inaczej. Zwraca uwagę na problem, a że robi to mimo wszystko z klasą, szczególnie jeżeli chodzi o realizację i o kreacje aktorskie. To jest film, który zasługuje na naciąganą czwórkę. Ja też się z tym zgadzam, daję 4. Niestety mnie za serducho nie złapał, bo tak jak złapały mnie pierwsze sceny i myślałam, że będą mnie trzymać bardzo mocno w każdym z tych wątków, tak później niestety mój emocjonalny stosunek do tego filmu nieco osłabł, szczególnie poprzez te zmiany tonalne, które na mnie wpłynęły akurat negatywnie. Być może wam się będą podobać, ale mimo wszystko polecam. Mimo wszystko polecam. Jest to coś może nie super nowego, ale coś trochę innego niż dostawaliśmy na temat alkoholizmu do tej pory w polskich filmach. Oczywiście, jeżeli widzieliście Zabawę, to dawajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tego filmu i powiedzcie przede wszystkim, co myślicie na temat dotychczasowej kariery Kingi Dębskiej, co myślicie na temat planu B oraz fantastycznych, powtórzę to, Moich córek krów, do których polecamy zdecydowanie wracać niejednokrotnie. To jest świetny komediodramat. Do tej pory na razie nie udało się Dębskiej przeskoczyć tamtego poziomu. No ale mamy nadzieję, że w przyszłości się uda. Więc to wszystko od nas i do zobaczenia w następnych odcinkach. September.